Grzegorz Krysiewicz, prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała, propagującego historię lokalną, dołączył do grona bohaterów wśród literackich Książnicy Podlaskiej. Na spotkaniu opowiadał o książce Wspomnienia wojenne. Publikacja zawiera listę obywateli gminy Choroszcz deportowanych w głąb Związku Radzieckiego oraz ich wspomnienia z pobytu na Syberii. Ta książka jest przede wszystkim po to, żeby utrwalić zdarzenia, które miały miejsce w naszej gminie, żeby ludzie wiedzieli, że były deportacje, że były zbrodnie, ale przy tym wszystkim były wspaniałe rzeczy, byli wspaniali ludzie, z których należałyby przyszłe pokolenia. Dobrze by było, żeby brały przykład, gdyż zarówno młodzież, dzieci, jak i dorośli muszą mieć wzorce zachowań, no bo z czego je brać, jeśli nie ma przykładów, dobrych przykładów. Krysiewicz jest również organizatorem imprez związanych z obchodami świąt narodowych, a także współorganizatorem spotkań z historią w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Historię powinien znać każdy z swojego kraju, okolicy, bliższą, dalszą i rodzinnej również. Jest to pamięć o czasach przeszłych, jest bardzo istotna, gdyż ona kształtuje naszą tożsamość, naszą osobowość. My wtedy wytwarzamy pewne środowisko, w którym żyjemy, świetnie się czujemy, jesteśmy u siebie, jesteśmy swoi. Znajomość historii jeszcze też jest bardzo potrzebna, gdyż musimy mieć wiedzę, aby odeprzeć różne złe ataki z zagranicy, z innych, gdzie niektóre gazety, czy narody, czy ludzie oskarżają nas tam o różne niecne czyny. Jeżeli nie będziemy mieli wiedzy, no to wiadomo, wtedy możemy tylko spuścić oczy, smutną minę zrobić i iść do domu. Ale kiedy mamy wiedzę, gdzie, co i jak było, no to mówimy, kolego, nieprawda, było tak, tak i tak. I wtedy w ten sposób uratujemy swój honor, zachowamy swoją dumę i będziemy bardzo dumni ze swojego narodu, ze swojego środowiska, ze znajomych, z członków rodziny. Wielu naszych obywateli w tym małym środowisku poświęciło się ojczyźnie, zasłużyło się pracą swoją na jej rzecz, walką na jej rzecz. Nie może być tak, żeby zostali całkowicie zapomniani. 9 grudnia gościem Środy Literackiej będzie Piotr Pytasz, autor książki Ikona Kazańska.